Doktorze? Tak? Co doktor robi? No, robią sobie plastik tutaj. No. Ty bułkę jesz? Czy tu? Więc na ofercie sobie taka jest. Asystent, pani asystent. W ogóle turbo dziurę straty i naciskasz to. Tak. Jak mówił, tak mów. Tak mów. Transformersem, no auto, marzenie. Słuchajcie, czasami mamy tyle szczęścia, że mamy fajnych klientów. To nie ma sensu. Nie, bo nie będzie mokre. Bez mycia. Nie ma mycia. Aha, nie ma mycia. A więc tak, weekend i po weekendzie zaczynamy od poniedziałku. Będzie to kontynuacja Audi A6, który mogliście zobaczyć we wcześniejszym odcinku oczywiście. A w ogóle, jak wam się podobał nasz film? Bardzo. Mi się bardzo podobało, oglądałem was 10 razy, ale mam nadzieję, że wam się również podobał. A więc tak, auto po powłoce ceramicznej, spolerowane, wszystko jest tak, jak powinno być. Auto się oczywiście odstało nam, więc spokojnie możemy przejść do mycia samochodu, ponieważ jest bardzo ukurzone, a no, my chcemy, żeby klient odebrał auto, jak powinien odebrać oczywiście. W należytym stanie. W należytym stanie, dokładnie, no niestety kurz. No i co? No nie ma wyjścia, no trzeba umyć. Ale dla nas też lepiej, że go umyjemy, bo sprawdzimy dokładnie, jak ta powłoka nam już działa na tym samochodzie, żeby klient też miał takie wow, jak my zawsze. Jak Także przechodzimy do mycia samochodu. Później go oczywiście wam go ogramy, żebyście zobaczyli, no bo projekt jest fajny. Jest tu moc, jest fajny samochód. Takie auta też lubimy i bonusik będzie, jak Maciek zamienia BMW-kę. No, ale nie zamieni się na pewno. Ale powiem szczerze, że czasami, no, bo kocham BMW, bo BMW jest, zawsze byłem fanem BMW, ale no ta Audi zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, a RS3 też robi bardzo dobre wrażenie. Przestań o tym RS3. No bo mi się końcu, podoba, no to trzeba. W końcu zamienię ją. Ale sprzedam ci ją. Jeśli chodzi o RS-y, o Audi, to tylko dwa mi się podobają. RS3, RS7 to są tylko dla mnie. Ale ja tak jak mówię, nie jestem jakimś bardzo zwolennikiem Audi, choć teraz zaczynam się przekonywać. Zawsze mamy myć i czekamy na klienta. Może uda nam się też nagrać go i jego reakcję, może. Może będzie też coś tam z tego, nie? Także jedziemy z tematem. Skończone panu Maćku? Wreszcie nie. Jak po weekendzie? A dobrze. Co robiłeś? Byłeś w zoo? Byłem w zoo, tak. Oglądałem tygrysy bandarskie. Tygrysy bandarskie. O. No i tak wygląda suszenie auta. Tak jest.
przy okazji, jak chcecie mieć mokre skarpetki, to chodźcie w klapkach, jak będziecie samochód. Coś pięknego. Cały laczek mokry, cała skarpeta mokra. Cześć, cudowne. Zobaczcie, czym nasi klienci przyjeżdżają do naszego studia. Transformersem. Transformersem, no auto, marzenie. Moim marzeniem było jako pierwsze, tam chyba 12 lat temu, Mazda RX-8, jak jeszcze chodziły chyba po 50 tysięcy, najstarsze roczniki. Przepiękne, otwierane tylne drzwi pod wiatr. Zaprezentować? Zaprezentujmy. To jest coś wspaniałego. Gdyby nie ten silnik Wankla, to pewnie bym jeździł. O, jeszcze środek jest czarno-czerwony, czyli chyba najlepszy, najładniejszy. Ale w tym samochodzie z serii tak naprawdę mało zostało. Jaki tutaj silnik siedzi? Opowiedz nam proszę. 2JZ, dokładnie mamy 1,5 JZ. Mamy dół od 2JZ, pojemności górę mamy od 1JZ, czyli tak zwany 1,5 JZ, który generuje 521 koni, 660 Nm. No wartości kolosalne, to powiedz mi, czy tym na daily da się w ogóle jeździć? No tak, jak widać, przyjechałem, w weekend zrobiłem 700 km. No to dużo, byłem sporo. Byłem w domu rodzinnym. No najgorzej to tylko zjada opony, no nie? No a na tych fotelach? 700 km na tych fotelach? Tak, na tych jest fotelach, to realne? Naprawdę zarąbiste fotele, mogę polecić szczerze. Robisz 200 km od strzała, wiadomo, jak to kubełek. Ale nie najgorzej, wyszedłem, nie byłem połamany, no nie? A powiedz mi, bo mnie zawsze ciekawi jedna z najważniejszych rzeczy, którą jak byłeś, oddawałeś nam Audi, to zapytałem i się podniecałem, później w filmie pokazałem to, hamulec. Jaki tu jest hamulec? Bo Audi, wiadomo, jak jest moc, to musi hamować. W Audi mamy hamulec z Audi SQ7. Z przodu założony, 400 mm, okay. 38 mm grubości. Sześciotłoczkowy zestaw, chłopaki mi dobierali, rotory i tarcze są wyważane pod większe prędkości. Klocki są ABC yellowe, naprawdę mogę polecić zestaw. No niestety nie na każdą kieszeń, bo trochę kosztuje, ale dohamowujemy się. Dość drogie. A z tyłu mamy wsadzone jeszcze w Audi, z Audi A8, większe, tam jest 356 mm. Więc też tak potężna tarcza jak na tył, tłoczek już zwykły, ale też daje radę i tak samo zestaw EBC yellowy wsadzone, żeby hamowały. A w żabie można zobaczyć, no nie powiem, bo mamy, trochę reklamuję jedną firmę, mamy klocki EBC yellowy na 900 stopni i tarcze to samo są EBC growy, które są nacinane i nawiercane na tył, z Anglii zamawiane. A z przodu mamy tylko nacinane i klocki tak samo EBC yellowy założone. To jest zestaw, jak ktoś tam lubi się dohamować szybciej, przegrzeje trochę tarczę, to naprawdę nie ma bicia. Mogę polecić szczerze, no nie? A jeszcze bardzo bym Cię prosił, pokazałbyś nam tego 2JZ, 1,5Z? Jak to wygląda? 1,5JZ. Już pokazuję. Jeszcze jest wszystko w etapie, czekam na przedni zderzak, taki bardziej agresywny, bo ten jest taki delikatny i cały projekt będzie kończony. No, potężne turbo. Dolot z zefmika, tak jak widać, co tutaj dalej, chłodnice z Koloradu, tam Hubert załatwiał większość części, turbo też F-mik na ceramicznych kulkach, jeszcze w miarę małe. Bo w drugim silniku będzie troszkę większe, takie wiadro tak zwane. No już rozmawialiśmy, bardzo chętnie bym chciał to usłyszeć, natomiast no niestety ludzie w okolicy nie pozwolą nam. Do 2 km słychać, ale niestety. Ale może jak będziesz odjeżdżał, to nagramy. Dobrze, nie ma problemu. To... Dobra, no to co, to idziemy oglądać Audi.
Tak jest. Idziemy oglądać Audi. Maćku, prowadź. No, zapraszam cię. I dobrze. Mówię, że efekt jest petarda, ale jak to jest. Słuchaj, Maciek się zapłacze, bo wycierał go już 2 godziny. Przód, zapraszam. Tego się spodziewałeś? No, prawdę mówiąc, troszeczkę miałem nadzieję taką, ale jest lepiej niż bym powiedział. Czyli, ale ty już nie pierwszy raz masz auto po ceramice, prawda? Tak, miałem i auto oklejane i po ceramice, ale robiłem inaczej. To był w poprzedniej firmie, gdzie robiłem, to nie było takiego efektu wow w tę stronę, w tym powiedział. No i pozbywasz się tego szronu, wody i w tym momencie atakujemy Big Boyem i jest auto suche. Prawda, no, prawie że bez tego jest suche. No, jakbyś się szybciej przejechał, to podejrzewam, że wszystko by zeszło. Ważne jest dla nas to, żebyś auto raz na 2 tygodnie umył właściwie. Do nas tak właściwie nie musisz. Tak ściekości. Czyli nakładasz pianę aktywną, odczekujesz, aby piana rozpuściła największy brud. Obficie spłukujesz wodą, następnie bierzesz rękawice, szampon do połów, myjesz cały samochód, obficie spłukujesz wodą i to wszystko, i suszysz samochód. I to jest właściwe umycie auta minimum raz na 2 tygodnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że ludzie nie mają czasu, nie chce im się, bo... proszę? No właściwe mycie, prawda? Bo ja sam myję i nikt mi nie powie, że tak nie robi, nawet jak jest profesjonalny detailer, to podejrzewam, że każdemu z nas zdarzyło się umyć auto raz w miesiącu, bo mi się zdarzyło osobiście, ale auto hydrofobuje, wszystko jest w porządku, nie jeżdżę na myjnię na takiej zasadzie, że nałożę pianę, spłukam i wycieram, bo to jest zabójstwo i dla powłoki, i dla lakieru, ponieważ tworzą się bardzo dużo mikroryz, bo przeciągasz cały brud i piasek po samochodzie, a to jest najczęstszy błąd ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak dbać o samochód po ceramice. Jeżeli będziesz dbał, to ten samochód i za 2, i za 3, i za 4 lata będzie wyglądał tak samo, bo na moim samochodzie owszem, już pojawiło się trochę więcej ryz, ale to tylko dlatego, że dałem go do pewnej stacji telewizyjnej, gdzie mi porysowali, a tak to było kilkanaście, może kilkadziesiąt ryz na całym samochodzie, a mam go przecież od 2021 roku, od marca. Także no, jest to powiedzenie, jak dbasz, tak masz, prawda? No wiadomo, to jak ze wszystkim, no nie? Tak. Tylko nie ukrywajmy, ja na przykład czasu za bardzo nie mam. Przy aktywności takiej, jakiej mam, że prowadzę firmę swoją, to jednak podejrzewam, że będziemy się widzieć tutaj. Słuchaj, wpadaj na kawę, posiedzisz, pogadamy, my umyjemy za ten czas i to wszystko. To jest rzecz normalna, nie? Sam robię przy maszynach, wiem, jak to. Słuchaj, generalnie to, że nie oglądałeś materiału, to nie wiesz, jakie było pytanie do ciebie. Natomiast pytanie jest do ciebie, zamieniasz ten samochód czy nie? Na co mam zamienić ten samochód? Stoi na polu, gotowy do zamiany. RS3? Nie. BMW. Tak. A jaki masz przebieg? 131. Kurczę. Pytanie jest bardzo poważne. Powiem szczerze, BMW, małe marzenie, ale no, powiem, do tego auta już się przywiązałem. Rozumiem. A długo go masz? Mam go już 2,5 roku. To faktycznie długo. To czas na zmiany. Wiadomo, czas na jak najbardziej, ale szczerze, M4 chodzi mi po głowie i to właśnie ta, nie z bobrem, tylko ta, bo dla mnie bobr to trochę nie wygląda jak trzeba, ale... Ale co, kontakt mamy do siebie, więc zawsze... A, liczyłem na zamianę. Jak się zastanowi, to wtedy będziemy myśleć. Muszę przejść temat, wiesz, za miesiąc mam wesele. Więc no jest, nie mówię, że nie. Dobry. Zimówki mam, nówki sztuki na pan racinga. Nie no, Maciek mówi, że jest dużo większy ten samochód niż jego. Jest naprawdę fajny, także no, robi tutaj robotę, także no, spodobało mi się, obcowałem z nim troszkę, więc
więc bardzo bym powiedział spodobał, no ale to zobaczymy. Temat jest do zagadania. To co? Słyszymy? Słyszymy. Czasami mamy tyle szczęścia, że mamy fajnych klientów i pozwalają się nam przejechać się na miejscu pasażera, żeby zobaczyć odczucia na żywo, jak to wygląda w ich samochodach. Mazda RX-8 było to moje marzenie, więc dostałem propozycję, że mogę się przejechać, także skorzystam i pokażę wam co nieco, bo no silnik ponad 500 koni, silnik jeszcze tak naprawdę z Toyoty Supry. No pierwszy raz w życiu wsiadam do takiego wozu. Także widzimy się w środku. Zanim zobaczycie reakcję moją na fotelu pasażera w tym samochodzie, zobaczcie co Madzia wyczynia na torze. Właściciel chyba tam, nie wiem, dostanie zawału chyba. Lewo w prawo? W lewo chyba, albo w prawo na Turowicza. Jeszcze padało, niedobrze. Pięknie zamiata od razu. Długo go masz? Rok już będzie. Idealnie rok temu w maju kupiłem z silnikiem SR-a.
SR20D z Nissana S14. Tak, no. Tak brakowało trochę mocy, bo tam było 260 koni, może żywych 230. A jeżeli chodzi o naukę napędem na tył, to masz duże doświadczenie? Czy duże doświadczenie? Nie pytam dlatego, że chcę żyć, ale po prostu. No wiesz, tym autem w lewo, w prawo? W prawo może bardziej. W sumie od najmłodszych lat mam zajawkę. Ja na gokartach jeździłem i też żuka katowałem rodzicom, więc tył napęd to były moje pierwsze drifty w sumie, gdzie wiesz, za stodołę i heja, ile fabryka da, tam 2-3 w benzynie, to wiesz, też to szło. Później brat miał BMW E36. BMW to podstawa chyba w tamtych czasach. Mega łatwe auto do nauki, czegokolwiek, z tylnym napędowcem. Też się fajnie prowadzi. Słuchacie, no nie? A miałeś jakieś przygody typu wypadki i tak dalej z tymi autami? Czy raczej nie. Takie mniejsze obcierki, coś takiego? Mniejsze obcierki, jakiś tam krawężnik. Prawo. Krawężnik w sumie smartem, ale tak mniej więcej jeszcze nie. Czyli pewnie się czujesz w napędzie na tył? Czy pewnie, no staram się zachować ten zdrowy rozsądek. Do czego zmierzam? Zmierzam, że wiesz, ja lubię szybkie auta i sam miałem dużo szybkich samochodów, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się mieć, trochę ze strachu, trochę z tego, że chcę żyć, auta mocnego z napędem na tył. A właściwie nigdy nie miałem auta z napędem na tył. Nigdy. Inaczej jest charakterystyka jazdy inna niż w quattro czy przednioośką. Zdecydowanie. Jest inna bajka. Ale przepięknie słychać turbinę, naprawdę. No, wciąga kota, jak to się mówi. Przepięknie słychać tą turbinę. Nie wiem, do lotu sobie w Audi nie zrobię, żeby było tak słychać. Musiałbym chyba założyć w końcu jakieś wielkie turbo. Nie no, masakra. To jest takie, przypominasz sobie lata 90. jak oglądałeś Szybkich Wściekłych, tak. I masz to na żywo. Nigdy nie słyszałem, znaczy słyszałem raz z oddali 2JZ-a, tego czerwonego kiedyś ci opowiadałem, na Bora Komorowskiego. Natomiast nigdy nie siedziałem, nigdy nie słuchałem go tak na żywo. No jak, szkoda, że nie nagrałem mojej reakcji, jak tam strzeliłeś z wydechu, bo aż się przestraszyłem. To i tak było delikatnie. To tak, jeszcze nie był podlany, nie rozgrzany wydech, więc tyle co był zagrzany silnik, zagrzany olej. Modna niestety na to się uważać. Olej tak zawsze, no. Ale były kiedyś takie filmy, prawda, że wzywali policję, bo się strzelają, tak? A tam po prostu auto. Tak jest. No. No tą czerwoną Mazdę, co widziałeś, to znajomy z Illegalczek. On ma 2JZ-a też. Fajne auto. Zmieniać biegi na pełnym doładowaniu. A teraz przytrzymam tylko. Ja napęd na tył. Kurde, że ja pierdzielę. Jak tak strzelisz komuś, nie miałeś nigdy czegoś takiego, że zatrzymał się kierowca i cię po prostu opierniczył, że... Nie, to auto budzi więcej radości. Wszyscy machają, dają kciuki w górę. Sam zaraz zobaczysz. Myślisz, że poznają, że to nie jest wankiel? Myślę, że po samym... Możesz zobaczyć reakcję ludzi, jak się cieszą, jak nas mijają nawet. Tutaj gość z Forda. Myślę, że się poznają na takich rzeczach. To auto przyciąga uwagę, jakby się jechał, nie wiem, Lamborghini, Ferrari, cokolwiek, a to po prostu zwykła Madzia jest. No ale chyba jest 100 razy głośniejsza od takiego Lambo.
No trochę tam jest głośno, nie mogę powiedzieć, że nie. Ale jak stanęliśmy, czuć benzynkę ładnie. No podlany jest trochę. No ale mogę jeździć cały czas, moci zalać, możemy jeździć. Ale przepięknie ciągnie. Nie, raczej nie miałbym nawet na boksie podjazdu, nie ma szans. Zresztą jak mówisz, że na tam pierwszych biegach wyprzedzasz tego twojego znajomego, o czym mówię, o Audi RS3 zrobionym na Stage 1, takim Stage 1 Plus, ponad 500, tak? Chyba ponad 500 z tego co pamiętam. To jak 500 ponad, no to z groszem i Mazda traci tylko na biegach tak naprawdę. Ale pewna jest jak skręcasz. W sensie czuć, że jest sklejona do asfaltu. 285 z tyłu mamy, semi-slicky, Goodyeary, które są porąbane, chińskie opony, ale tak kleją, że trzeba dobrze wpuścić ze sprzęgła, żeby je odkleić. Jaja są z tym strzelaniem. Tu możemy zawrócić jak chcesz. Znaczy najpierw musisz w lewo. To jest najśmieszniejsze, że dodajesz gazu, zmieniasz biegi, redukujesz i tak dalej i nigdy się nie spodziewasz, kiedy z tej rury, wiesz, no zajebie ten ogień, wiem, bo to kiedy. Naprawdę czuć po plecach. Wiem kiedy. No ty jest, wiesz jako kierowca, nie? Bo jest mapa wgrana, tak? Napędza się auto. Jak na chińską gumę, to chyba nie jest źle. Mega, jest fajna, tylko jak się zagrzeje, teraz na weekendzie ją testowałem, jak ją zagrzeje, to mega płynie, jest tak śliska się robi, że aż za bardzo, a no niestety nieraz chodzi o to, żeby auto kleiło w tę stronę. A dużo trzeba czasu, żeby ją zagrzać? Czy jest to moment? Myślę, że to jest jakieś 20 sekund max, takiego kręcenia. Od razu wiesz, kiedy się uspokoić. Tak, inaczej, wiem kiedy traci przyczepność, bo bardzo pływa wtedy dupa, no nie? Automatycznie. Czujesz niepewność auta, że ci gdzieś ucieka przy każdym dodaniu gazu, nie? Teraz jedziemy na najmocniejszej mapie? Tak, jedziemy w sumie na pełnym doładowaniu 1,8 bara. W kamerze tego nie czuć, ale jak się siedzi w aucie... Lata mi tak kamera, że podejrzewam, że to będzie widać. Wiecie, to jest spontaniczny przejazd, nie ma żadnych uchwytów, ja to trzymam wszystko w ręce. Więc może troszkę trząść, natomiast spróbuję to ustabilizować w programie. Chłopaki też się nie spodziewali, że przyjadę akurat. Nie, mieliśmy zielonego pojęcia, ale jak zobaczyłem Mazdę, to było moje pierwsze marzenie. Mówię, kurde, no nie, niesamowite, że mamy fajnych klientów, dadzą się przejechać na fotelu pasażera. No jeszcze 1,5 JZ. No tylko z daleka, tak jak mówiłem wam, ten silnik słyszałem, nie no, fantastyczna sprawa, no jest to legendarny motor, takich już nie robią, nie da się stokowego bez zakucia motoru uzyskać takiej mocy w obecnej motoryzacji, chociaż no ten silnik DASA, który ja mam w Audi, no niby jest mocny, ale podejrzewam, że nie ma szans, żeby niezakuty motor w DASie dał radę uzyskać, nie wiem, 800 koni. Raczej no, wątpliwa kwestia. Inaczej, może by osiągnął, tylko jego żywotność by była mega krótka w tę stronę, podejrzewam. Przejechaliśmy się ostatnio Mazdą RX-8 1,5 JZ i teraz jako bonusik, pierwszy raz w życiu Krystian przyjechał autem na usługę i to nie jest tak, że każdy klient daje nam się przejechać czy nas przewozi, natomiast mamy kolegów, którzy nam dadzą. Nie jechaliśmy nigdy samochodem elektrycznym, który miał jakąś tam moc, 4,5 sekundy do setki, więc mowa o tym Jaguarze z tyłu, więc jakąś moc ma. I chcemy nagrać na żywo reakcję, tylko zastanawiam się, czy swoją, czy Maćka. Nagrawiam wam reakcję naszą z jazdy tym samochodem. A Jaguarek wygląda tak. Krystian, bo ty chciałeś nagrywać filmy, a widzę, że się trochę spinasz. Co się dzieje? Odejdź pan. Zmęczony jest kolega dzisiaj. Ej, no nie, chciałeś być youtuberem ze mną i teraz co? No i nie wyszło.
Czemu? Nie wyszło. Ej, ale wstydzisz się. No trochę. Dziwnie się mówi do kamery. Dziwnie się mówi no, do kamery. Nie, mówi się dziwnie. No, przełamuj się. To jest taki początkowy, że tak powiem, taka tema, ale to wszystko z czasem tak jak u mnie. Na początku spałem, było mi smutno, teraz już mam wyjebane. Już gadam to, gadam. Dobra, idziemy. Otwieraj no. Darek! Dziękuję. Darek otworzył, człowiek. Nie ma lipy. Chyba po co mi ten telefon? Na kocie będę się kiwał tutaj teraz. Ma środek niczego sobie. Czy środek niczego sobie, wygłuszenie też zajebiste. No. Trzeba zapinać pasy? No. Trzeba. Trzeba też no zapnąć tu? Czemu ja taki jasno wychodzę? Jaki jesteś? Taki jasno wychodzę. Zmieszczę się. Tak. Ale na farta. No i nie widzę cię. Czy widać mnie? O kurwa. O kurwa. Gdzie mam jechać? Nie wiem. Lewo czy prawo? Nie wiem. Dobra, to pojadę w prawo. Bo tam są światła, nie? No. Tam też są światła. Ale tu jest trochę kawałek prostej. Marian, pokaż się. Żyjesz tam? Żyję, no. Utrzymam go w jednej ręce. O, jest. O, chłopie, jak to się zrywa. Nie. Mi się pachy spociły. Mi się pachy spociły. To jest jak ten, dziwne jest uczucie. Dziwne, bo ciągnie od zera. A patrz, jak jedziesz na przykład 30, no teraz nie pokażę ci ile jedziesz, ale jedziesz na przykład tak, nie ma w ogóle turbo dziury straty i naciskasz tylko... Ale mi ryj będzie śmiesznie wychodził. Ej, a tu jest coś takiego jak sport? No, jest coś takiego jak sport, tylko trzeba wiesz, wszystkie błędy pokasować. O, stary! No, a ile to ma, ile ma koni? 400. 400 koni? No. No to czuć jakby miał zdecydowanie więcej. Ej, aż tak kurwa powietrze zabiera. Bez no, kitu przytykamy tak. Normalnie, nie? Ale dziwne to jest, bo on ma 400 koni. Dasz mniejszą klimę, bo może... Tu nie, bo tu drzewo. No ale dobrze się tu nie zdziwa, nie? Zajebiście się tu nie zdziwa. Ale czuję jakby miał więcej mocy niż ma. Kamerki, nie kamerki, wszystko. I to jest zajebiste, bo kamera jest... A on jest full naładowany. 200, no na 270 km, ale realnie myślę, że przejedzie gdzieś z 230. Tak mi się widzi. Ale jakbyś się siadł tutaj i sam inne trzymał nogę przeżycie. Na pedale no. I sam naciskał, to chłopie... Dobra, poleciało wszystko. No. Ale to jest beka z tym, nie? Ściągnie ryj tak do tyłu. No zapiera chłopie dech w piersiach. No to jest to, że on ma moment od razu, a nie jest tak normalnie jak w benzynie. Czuję się jakby się mul Salceson przewraca do góry, kurwa. No ale jest dziwne uczucie. A jeszcze jak się przejedziesz nim i sam se naciśniesz i będziesz widział reakcję na pedał, swoje, że tu no w wiem. Ogóle wiesz, nie ma żadnej straty, nie ma niczego, to jest w ogóle co innego. Wyprzedzanie jest fajne, bo jedziesz sobie za takim autem i on się nie redukuje, tylko robi pum. Nie no, dziwne jest uczucie, no powiem ci, że tak łeb ciągnie strasznie do tyłu. To ja sobie nie wyobrażam, jakby to było z 1000 koni. No przecież ten, ostatnio były zawody na 1/4 i elektryka wyprosili z zawodów. Tak? No, Tesla. S-Plate? Tak. 1100 koni. Może się zrobić niedobrze. Jakość kamerki, no mega. Jest HD? Full HD. Dziękujemy za przejażdżkę. Proszę bardzo. Polecam się. Dobrze wypadliśmy? Wszystko mam, najlepiej. Wszystko mam, człowiek podniesiony do góry. Bułka mi się zaraz zwróci. We'll be right back.
Krystian właśnie odbiera swojego Jaguarka, za chwilę nagram wam wyjazd, a my zabieramy się do... I co, odjeżdżasz dzisiaj Audi? No nie wiem, no zobaczymy.